Witam wszystkich serdecznie. Odcinek powstały z rozmowy o właśnie podziale z przetwornicy zasilania. Będę wrzucał zdjęcia w międzyczasie. Mam tutaj zasilanie. Mam tę skrzynkę, która miała być tymczasowo. Tu jest skrzynia, co ma być na gotowo. Ale jeszcze nie mam ją skończoną, bo jak to się mówi, prowizorka trzyma najlepiej. Więc lecę jeszcze na prowizorce. Mimowolnie. Dlatego te wszystkie kable są porobione dłuższe. Ale teraz przystępując do tego, co nas interesuje. Mamy wyjście z przetwornicy. Muszę sobie ją złapać i paluchy wziąć. I mamy tak. N-kę, L-kę i PE. To będzie później na zdjęciach pokazane. Mam nadzieję, że będzie fajnie widać. Będę mierzył po kolei tu, tu i tu. I tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że nie uciekła kamera. Dobra. Będę mierzył, wstawiał zdjęcia i będę pisał, jakie wyszły pomiary i o co chodzi. Mam trzy przewody, które wychodzą. Idą sobie tu po ścianie, tu, tu. I tu mam rozdział zrobiony z... I to jest tutaj połączone mechanicznie z neutrala i z uziemienia. Podłączone do listwy zbiorczej. Listwa zbiorcza ma 0,8 ohma. Mierzone już tak 3 lata temu, pomału. No, 2-3 lata temu. Sam główny uziom, główna szpilka ma 13. I pół. To wynika tutaj ta mniejsza rezystancja, że ja tu mam później podokładane wszystko, co szło, jak to się mówi. Jeszcze mam, gdzie, skąd idzie dostać jakieś dodatkowe uziom, wszystko jest podłączone, żeby jak najlepszy wynik był. A faza idzie najpierw przez odgromówkę, jak to się mówi. Mam jedną wsadzoną, bo i tak minus, w sensie neutral, i tak jest z szyną połączony, a w razie zadziałania tego urządzenia odgromowego, to się łączy faza z uziemieniem i to do tej listwy zbiorczej pójdzie. Tutaj jest chyba 25 kwadrat, jak się nie mylę, to widać, że jest grubszy, to jest 16, a to jest 25. I o co tu chodzi? Krótko, zwięźle i na temat, nie chcę naciągać. Mam po prostu wyciągnięte tylko te przewody, te dwa, w sumie NK i PE. Są połączone tu, mechanicznie, jest to doziemione. Jak widać, że jest dobrze doziemione do 0,8. Przez co umie obsługiwać różnicówki. To jest główna, ona jest setka. Musiałem specjalnie dokupić setkę. Więc tyle na temat. W innych pomieszczeniach też mam setki wrzucone. I te raczej trzydziestki. I raz na jakiś czas działają. Później pokażę jeszcze przyrządasa, co sobie zrobiłem, żeby testować różnicówki. Jak ktoś będzie zainteresowany, to coś więcej na ten temat powiem. Więc tyle w temacie. Jak widać, tutaj jest też transformator, czyli to jest niskoczęstotliwościowa przetwornica. Tutaj tyle z całej przetwornicy to jest transformator, reszta to jest elektronika. Przetwornica będzie miała robiony przegląd za jakiś czas, bo była kupiona w 2017 roku. Tu miałem przebieg, ile było wtedy naklepane kilowatów. Więc tyle w temacie. Mam nadzieję, że troszeczkę to pomogło komuś. Tylko to jest zastosowanie, jak ja to zrobiłem. Możliwe, że indywidualne rozwiązania będą się jakoś różnić, więc warto pytać. To nic. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.